Nagrody w konkursie zapewnił sklep homeskin.pl. Siemanko, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Dzisiaj przedstawię Wam Wasze wyniki, jakie uzyskaliście w moim konkursie. I przypomnę, że za pierwsze miejsce można było wygrać case'a Poetic Slimline do Nexusa 7 drugiej generacji. Za drugie miejsce można było wygrać etui Ring Fusion, czyli to, co mam teraz właśnie założone na moim Nexusie 5. No i za trzecie miejsce można było wygrać Ring Slim. Tak więc przedstawię Wam zwycięzców i pierwsze miejsce zajmuje Bartosz Dębski z kanału Testy Telefonów. Naprawdę bardzo fajną pracę napisał. Tutaj na filmie powinny Wam się właśnie wyświetlić te prace. I Bartoszu, wygrywasz właśnie case'a do Nexusa 7 drugiej generacji, czyli Poetic Slimline. Naprawdę praca bardzo fajna. Drugie miejsce zajmuje Kasia Kosma. Też bardzo fajną pracę napisała. Wiem, że było to bardziej skierowane pod kątem Nexusa 7 drugiej generacji, no ale napisałeś na tyle fajną pracę, że myślę, że zasługujesz na miejsce w konkursie, więc drugie miejsce uważam, że jest właśnie adekwatne. No i trzecie miejsce zajmuje ktoś, nie znam imienia, z kanału Marew BFN. I też napisałeś bardzo fajną pracę. No i oczywiście osoby, które wymieniłem właśnie przed chwilą, proszę o kontakt właśnie na mojego maila, o podanie adresu do wysyłki. I myślę, że w poniedziałek lub we wtorek te pokrowce powinny zostać do Was wysłane bezpośrednio ze sklepu homeskin.pl. No i oczywiście w tym mailu napiszcie, jaki kolor case'a byście chcieli do swojego urządzenia, ponieważ też to jest bardzo ważne. I tak jak mówiłem, w poniedziałek lub we wtorek te case'y powinny zostać do Was wysłane, więc myślę, do środy, maksymalnie do czwartku, piątku przyszłego tygodnia powinniście mieć te case'y. No i co tu więcej? Chciałem też Wam powiedzieć parę informacji, bo trochę na kanale będzie się dziać w przyszłym tygodniu. Przychodzi do mnie Note 10.1 edycja 2014. Myślę, że jest to bardzo fajne urządzenie i bardzo warte przetestowania, więc na pewno kilka filmów o nim zrobię. W dniu jutrzejszym, czyli w sobotę, zapraszam Was na recenzję smartwatcha od Sony. I myślę, że powinna się pojawić właśnie jakoś pod wieczór. No i też w przyszłym tygodniu będzie, oprócz filmów o Note 10.1, będzie kilka filmów właśnie o HTC Desire 500. Tak więc w tym odcinku to było chyba na tyle. Ja się z Wami żegnam, pozdrawiam Was, cześć!